To jest praca. Jak to w pracy bywa, jest czasem super, a czasami jest tak, że po godzinie chcecie już po prostu do domu, nie? To naprawdę, to są bardzo mieszane uczucia. Ten projekt kiedyś musi w końcu zaliczyć ostatni odcinek, który nie wiemy do końca, czy będzie takim happy endem, nie? Bo tego nie wiemy. Znaczy, każdy na to liczy, ale zobaczymy. Też jest dużo takich elementów kluczowych w tym projekcie, które sprawiają, że chcielibyśmy, żeby on był kontynuowany, czy chcielibyśmy, żeby on jeszcze troszeczkę potrwał. Na pewno po tych kilku lat, widziałem, jakbyśmy od 7 lat to kręcili, po tych wielu miesiącach pracy, wiemy, co na pewno musielibyśmy naprawić, żeby trochę lepiej funkcjonować, może w ten sposób. Jak to w każdej pracy, ale każde z nas zostawiło naprawdę dużo serca i dużo emocji w tym projekcie. Mieliśmy okazję sprawdzić się w wielu scenach i w wielu sytuacjach. Dla mnie osobiście to jest szczególny projekt, no bo już choćby nawet patrząc na jedynkę, to Brzydula 1 wywróciła do góry nogami totalnie moje życie zawodowe, nie? Byłem przekonany, że będę pracował tylko i wyłącznie w teatrze i jak moja głowa była w ogóle w teatrze. I okazało się, że nie. jest zabawnie. Ja pamiętam cały czas emocje z pierwszego klapsa, z pierwszego dnia. Kurczę, nie wiem, wiecie, naprawdę jak się pracuje tak długo z ekipą, z dwoma ekipami, mamy ekipę halową i ekipę plenerową, poznaliśmy masę ludzi. Nie wiem, czy to będzie takie happy, nie? Taki właśnie happy end. To zawsze jest taki moment, że naprawdę kończy się fajna, długa, wspólna przygoda.